poglądy i osądy. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Burmistrz Nysy Kordian Kolbierz pytany o ten projekt uchwały, która mówi o tym, żeby w Opolu i Nysie palić tylko paliwami olejowymi lub gazem. Bardzo skrytykował ten projekt uchwały. Projekt trafił do Sejmiku Województwa Polskiego. Na jakim to jest etapie? Czy ona będzie w ogóle przez Sejmik procedowana? Projekt trafił na moje biurko dosłownie 2 albo 3 dni temu. Został skierowany do Departamentu Ochrony Środowiska. W tej chwili będzie podlegał ocenie merytorycznej i prawnej w zakresie zgodności z kompetencjami i z przepisami prawa ochrony środowiska. Zobaczymy, jakie będą jego dalsze losy. Ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć, bo to będzie podlegać najpierw decyzji zarządu, potem jeszcze odpowiedniej resortowej komisji Sejmiku Województwa Polskiego. My się bardzo cieszymy z każdej inicjatywy społecznej, natomiast i z aktywności społecznej w tym zakresie, bo jest to element bardzo ważny. Natomiast to jest, panie redaktor, tak, że oczywiście można ustawami, uchwałami, rozporządzeniami nakazać obywatelom wszystko. Tylko trudniej to potem wyegzekwować. No nie możemy w Polsce spenalizować wszystkiego i karać za wszystko. Tym bardziej, że ceny ogrzewania naszych domostw to jest naprawdę poważna pozycja w budżecie każdej rodziny i trudno sobie wyobrazić, że jeżeli ceny paliw ekologicznie czystych utrzymają się na tym poziomie, będą obłożone podatkiem akcyzowym, siakim, owakim i będą dużo droższe od paliw tradycyjnych, tych niestety niedobrych, to bardzo trudno będzie osiągnąć postęp. Czyli co, nie uchwałami, ale niższymi cenami tych ekologicznych paliw? Przede wszystkim, w mojej ocenie, przede wszystkim ceny paliw. Po drugie, ja bym chciał, żeby wreszcie wszedł w etap realizacji rządowy program wymiany pieców. Czyste powietrze. Tak, czy tak. To on, z tego co mówi rząd, jest realizowany. Proszę? Jest realizowany z tego co mówi rząd. Ja tutaj boomu nie obserwuję wielkiego, natomiast to jest jeden z elementów, tylko to też trudno, wie pani, zmusić kogoś, kto zarabia w granicach średniej krajowej, żeby wymienił piec nawet z dopłatą, jeżeli będzie musiał kupować do tego pieca droższe paliwo. Jeżeli chodzi o ochronę powietrza, to także Sejmik Województwa przygotowuje projekt z tak zwanego projektu LIFE dotyczący właśnie ochrony powietrza, pieniądze unijne. Spory projekt trafił już do Brukseli, wniosek o finansowanie tego. On już w Brukseli został wstępnie wypunktowany, że tak powiem, najwyżej ze wszystkich złożonych. Było ich niewiele z Polski, było ich kilka, w tym jeden jedyny samorządowy, właśnie nasz. Myśmy wygrali ten konkurs w Komisji Europejskiej. Mieliśmy trochę problemów z uzyskaniem promesy na dofinansowanie z Narodowego Funduszu, ale na szczęście i dzięki wszystkim, nie chcę tu wymieniać nazwiska, imienia, ale wszystkim, którzy pomogli w uzyskaniu tej promesy. W tej chwili czekamy na ostateczną weryfikację Komisji Europejskiej. Oczywiście jesteśmy z nimi online, wiemy, że program będzie przyjęty, będzie parę drobnych poprawek, ale to jest po prostu nieuniknione, nie ma programu, który by 2-3 zdań zmiany nie wymagał. Potem wystąpimy do Narodowego Funduszu już nie o promesę, a złożymy już pełny wniosek o dofinansowanie projektu. No i będziemy czekać na dofinansowanie. W międzyczasie cały czas prowadzimy różnego rodzaju działania organizacyjne, przygotowując się także w momencie zapewnienia finansowania, żeby z programem wystartować. Ja myślę, że połowa roku to będzie, że tak powiem, taki fizyczny start programu. W tym programie bierze udział kilkanaście co najmniej gmin z województwa polskiego. 26. 26, prawie 30. Proszę przypomnieć, na czym będzie rola gmin polegała. Panie redaktor, to jest rzecz niezmiernie istotna, bo o co tak naprawdę w tym programie LIFE chodzi? Są dwa takie cele strategiczne, najważniejsze.
od których potem cała reszta to już jest jak gdyby pochodna i to są środki do osiągnięcia tych celów. Pierwszym takim najważniejszym to jest przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów naszego województwa na wszystkich jego poziomach, czyli od gminy poprzez powiat, województwo, jednolitego systemu informacyjnego, który ma wspierać realizację programu ochrony powietrza, czyli tego dokumentu najważniejszego w dziedzinie ochrony powietrza. I drugi cel, nie wiem, czy nieważniejszy, tutaj gradacja jest bardzo trudna, ale to jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza, żebyśmy sobie wszyscy zdawali sprawę z tego, mówiąc trywialnie, że wrzucając plastikową butelkę czy kawałek opony do pieca robimy rzecz straszną dla siebie, dla sąsiadów i dla przyszłych pokoleń. I to są jak gdyby te dwa cele. Oczywiście, żeby je osiągnąć, trzeba mieć do tego środki i narzędzia. Jeżeli idzie o gminy, odpowiadając precyzyjnie na pani pytanie, gdyby takim namacalnym efektem, to będzie to, ponieważ tak, jednym z partnerów jest Politechnika Opolska, która organizuje w ramach programu studia podyplomowe z zakresu ochrony powietrza. Każda z gmin partnerskich, jak również te gminy, które nie weszły do projektu, ale zechcą skierować swoich pracowników, będzie mogła skierować na studia podyplomowe swojego pracownika. I teraz, co jest rzeczą bardzo fajną i niespotykaną, że jak gdyby dokumentem, czy powiedzmy owocem uprawniającym do zakończenia, do otrzymania dyplomu tych studiów będzie przez opracowanie przez danego człowieka programu ochrony powietrza dla swojej gminy, czyli efekt mamy podwójny, bo wykształcamy fachowca, przygotowujemy i jednocześnie przygotowujemy projekt, no bo oczywiście to jest projekt, bo ta rada gminy musi przyjąć programu ochrony powietrza danej gminy. Ale będą konkretne pieniądze dla gmin, żeby realizować te programy ochrony powietrza? Program ochrony powietrza każda gmina realizuje we własnym zakresie i tu ma również całą masę, że tak powiem, źródeł, po które może sięgać. Natomiast ważne jest, żeby ten koordynator ochrony powietrza, który zostanie przeszkolony, wykształcony, skończy studia podyplomowe, nie poprzestał swojej działalności na napisaniu tej pracy dyplomowej, czyli programu ochrony powietrza. On będzie musiał na co dzień prowadzić i prace edukacyjne, i doradcze na terenie swojej gminy, jak gdyby uświadamiające konieczność raz wymiany tych wszystkich kopciuchów, jeżeli jeszcze są, sposobu docieplania domów, etc. Wyboru nowego pieca, tak, określenia jego typu na przykład. No nie każdy z nas musi się na tym znać, co ma do domu kupić. I to jest jak gdyby taka namacalna rzecz. Natomiast myślę, że bardzo ważna jest ta sfera edukacyjna, bo on będzie zobowiązany też do przeprowadzenia wielu szkoleń. Przede wszystkim nauczycieli, co mnie bardzo cieszy, bo nie wiem, czy zdążę, ale ja pamiętam 30 lat temu chyba byłem gdzieś w okolicach Stuttgartu i zupełnie inna zakres, ale chodziło o sortowanie odpadów. U nas wtedy nawet nikt specjalnie o tym nie rozmawiał, a oni już sortowali wszystko, nawet gwoździe z desek wyjmowali. Więc ja byłem bardzo ciekawy, jak oni doszli do tego i pytałem, jak długo ten proces trwał. Więc oni powiedzieli, że około 20 lat. Zaczynali w przedszkolu, mówiąc tym berbeciom, że jak przyjdzie do domu, to ma powiedzieć tacie, że jak wypije piwo, żeby tą puszkę zgniótł i wrzucił do osobnego kubła. Chcielibyśmy osiągnąć ten sam efekt, żeby nauczyciele uświadamiali młodzież, żeby przeszkolić liderów lokalnych, sołtysów, szefów LGD i wszystkich innych, którzy mają, że tak powiem, w cudzysłowie mówiąc, posłuch w społeczeństwie, żeby oni z tą wiedzą szli dalej. W tym projekcie będą brali udział także partnerzy z Czech. Dzisiaj podpisanie umowy z hetmanami dwóch krajów z Czech. Znaczy, umowę to my już mamy podpisaną, pani redaktor, bo inaczej nie byliby partnerami programu.
Dzisiaj chcemy porozmawiać już trochę o konkretach, o tym, jak będziemy wdrażać pewne elementy, zwłaszcza w tej sferze edukacyjnej, bo one głównie partnerów czeskich dotyczą, ponieważ zostaną zorganizowane 4 duże konferencje, jedna w Brukseli, jedna w Opolu, jedna w Ołomuńcu i jedna w Ostrawie. To może o tym, jaka jest rola Czechów w tym projekcie, porozmawiamy na naszej stronie internetowej, tam nas można i słuchać, i zobaczyć. Zapraszam na www.radiopole.pl. Więc co Czesi będą robili w tym naszym projekcie ochrony powietrza i dlaczego... W tym projekcie? Tak i dlaczego Czesi? Zorganizują konferencję, bo są najbliżej pewnie, i to jest spójne. No jakżeż można ochronę powietrza robić z Niemcami? Tutaj można to było Brukselczykom narysować, nie? Powietrze granic nie zna. No, jesteśmy razem, nie? No a mamy punkty. No co będę panią oszukiwał? Tak jest. W takim razie te 4 konferencje będą gdzie zorganizowane? Jedna w Brukseli, jedna w Opolu, jedna w Ostrawie, jedna w Ołomuńcu. Z tym, że oni... To nie znaczy, że oni się muszą zamknąć, bo jak sobie znajdą tam parę koron, to mogą u siebie tam tą edukacyjną część prowadzić. Że mówię, oni wcale nie byli niechętni, żeby wejść finansowo, tylko tam te ichnie procedury są takie, że nie dały rady. Natomiast myślę, że ważne jest to, o czym my będziemy dzisiaj rozmawiać, bo ja bym nie chciał zamknąć się do programu, bo to szkoda, że tak powiem, byłoby pary w wiatrak, żeby ich tutaj wołać. Więc co na spotkaniu w Możnej, panie marszałku? Chcę generalnie powiedzieć o tym, jak, no bo przecież będą dyrektorzy i departamentów i ci, którzy się tym zajmują, jak ustalić tą współpracę na co dzień, głównie jeżeli idzie o monitoring, bo to jest, no bo przecież my im nie każemy, ani oni nam czegoś tam zamknąć czy ograniczyć, bo nie mamy takiego prawa, ale wzajemnie możemy się informować, a poza tym chcielibyśmy pójść dalej, bo ja nie chcę na razie o tym mówić, bo może figę z tego wyjść, ale jest nasza pracownica, taki skarb złapaliśmy, tą panią Kasię, gdzieś wypatrzyła znowu jakieś nowe programy i to już takie konkretne, po które można sięgać, to są dużo ciekawsze pieniądze, dużo większe. I one są bardziej konkretne, bo one są, że tak powiem, bardziej na przedsięwzięcia materialne. Czyli właśnie na przykład na wymianę pieców? Na pewną taką materialną pomoc dla mieszkańców i zobaczymy. Mówię, psyt, żeby mnie zapeszył, nie? Natomiast tak naprawdę to jeszcze nikt w Polsce o tym nie wie, że to jest pewne nowum. I zobaczymy. No jak się uda, to będziemy się, przynajmniej ja będę się bardzo, bardzo starał, żeby po to próbować sięgać, nie? Dziękuję bardzo za rozmowę Państwa. Moim gościem był Stanisław Rakoczy, wicemarszałek województwa polskiego. Dziękuję pięknie. Poglądy i osądy.